Królewna Śnieżka i lunatykujące krasnoludki. Pewnego razu w odległej krainie Królewna Śnieżka, książę Antoine i 7 krasnoludków żyli razem w wielkim zamku. Pewnego dnia piękna Królewna Śnieżka udała się do zamkowego ogrodu. Krasnoludki zwykle zajmowały się ogrodem, ale tego ranka nigdzie ich nie było. Śnieżka zastanawiała się, gdzie się podzieli. Mędrku! Gabcio! Nieśmiałku! Gdzie jesteście? Nie było ich w ogrodzie, więc Śnieżka sprawdziła, czy są w swojej komnacie. Powoli otwarła drzwi, ale nikogo tam nie było. Zaczęła się martwić. Gdzie oni poszli i dlaczego nic mi nie powiedzieli? Nie wiedzieli, że będę się martwić? Śnieżka wróciła do zamku. Szukała krasnoludków wszędzie, ale nigdzie ich nie było. Dzień wcześniej krasnoludki poszły odwiedzić swój stary, malutki domek. Nie powiedzieli o tym Śnieżce, ponieważ chcieli jej zrobić niespodziankę i przynieść piękny kwiat. Posprzątali w swoim ogrodzie i znaleźli piękny pomarańczowy kwiat. Następnie wyruszyli z powrotem do zamku. Na końcu drogi doszli do swojej łodzi na rzece. Wszyscy do niej wskoczyli i z łatwością przepłynęli na drugą stronę rzeki. Ale jak tylko zeszli z łodzi, jak myślisz, kogo zobaczyli? To był Dunkow, stary pomocnik niegodziwej królowej Heli. Oto on, stojący z butelką wody w ręku. O nie, to Dunkow! Witajcie, małe, słodkie, śmieszne krasnoludki! Coś nam z drogi, Dunkow? Tak, jest nas 7, a ty 1. Nie pokonasz nas. Dobrze, dobrze, uspokój się. Nie zamierzam was skrzywdzić. Chciałem zaoferować trochę wody. Wyglądacie na spragnionych. Nie trzeba, nie pijemy wody. Gburku, mogłeś poczekać chwilę. Zobacz, Nieśmiałek i Śpioszek wyglądają na spragnionych. Ale on... Dziękuję, Dunkow. Przyda nam się trochę wody. Dunkow podał butelkę mędrkowi, a krasnoludki piły wodę jeden po drugim. Dunkow zaczął się śmiać. Śmiał się tak mocno, że aż się przewrócił. A gdyby się mocniej śmiał, mógłby zemdleć. O, nie mogę. Co cię tak bawi, Dunkow? Dlaczego się tak śmiejesz? Tak, plan mojej wielkiej królowej Heli działa. Krasnoludki nie zdawały sobie sprawy, że w wodzie jest coś magicznego. I nagle zasnęli. Dunkow podszedł bliżej i posypał ich magicznym pyłem. Potem wszyscy wstali i zaczęli iść we śnie. Nawet głośne chrapanie Śpioszka nie mogło ich obudzić. Tak jest, chodźcie tędy. Chodźcie, leniwe, senne i pulchne krasnoludki. Podczas gdy krasnoludki posłusznie podążały za Dunkowem, Królewna Śnieżka zauważyła ich ślady w ogrodzie. Ślady 7 krasnoludków. Jeśli nimi podążę, to może uda mi się ich znaleźć. Tak więc Śnieżka wyruszyła w drogę. Tymczasem zła Hela podstępnie obserwowała księżniczkę przez szklaną kulę. Ha, ha, ha.
Znów padłaś w moją pułapkę, królewno Śnieżko. Nigdy nie przestanę próbować zniszczyć twojego piękna. Teraz wpadnij w moją pułapkę, aby uratować przyjaciół, których tak bardzo kochasz. Siedmiu krasnoludków weszło do jaskini Heli jeden po drugim i usiedli w kącie. Na zewnątrz, na drodze, Śnieżka szła śladami na leśnej ścieżce i zauważyła, że droga zaprowadziła ją do jaskini Heli. Mogłam się domyślić. Hela znów knuje coś złego. Co zrobiła z moimi małymi przyjaciółmi? Muszę się dowiedzieć i ją powstrzymać. Gdy królewna Śnieżka zbliżyła się do jaskini Heli, nagle pojawiła się za nią wróżka. Wow! Wróżka! Nie mogę uwierzyć własnym oczom! Wróżka nie mogła rozmawiać z królewną Śnieżką, ale dała jej magiczny flet. Ale nawet nie wiem, jak się gra na flecie! Księżniczka najpierw nie zrozumiała, dlaczego dostała flet. Wróżka wykonała magiczny krąg wokół królewny Śnieżki, aby chronić ją przed złymi zaklęciami Heli, a potem zniknęła w lesie. Królewna Śnieżka zabrała ze sobą flet i poszła dalej. I po chwili dotarła do jaskini Heli. Hela! Czekałam na ciebie, Śnieżko! Najwyraźniej dalej wymyślasz swoje złe plany. Wiem, że porwałaś moje małe krasnoludki. Gdzie one teraz są? Porwać? Ja? Przybyli tu sami. A teraz służą mnie. Uklęknijcie! Krasnoludki podeszły do Heli jeden po drugim i uklękły przed nią. Ale ich oczy były nadal zamknięte i spali bardzo mocno. Moje krasnoludki, co się wam stało? Otwórzcie oczy! Nie słyszą cię. Będą słuchać tylko moich rozkazów. Krasnoludki, otoczyć Śnieżkę. Zabierzmy jej piękno. Siedmiu krasnoludków szło w kierunku królewny Śnieżki, lunatykując. Księżniczka była zmieszana i przestraszona. Potem przypomniała sobie flet, który dała jej wróżka i zaczęła grać. I na dźwięk magicznego fletu krasnoludki obudziły się z głębokiego snu. Moja księżniczko, co się dzieje? Gdzie jesteśmy? Patrzcie, patrzcie! Czyż ona nie jest nikczemną królową Helą? Trzymaj się od nas z daleka! Królewna Śnieżka grała na flecie. Hela i Dunkow nie mogli znieść tego dźwięku i pobiegli na tyły jaskini. Królewna Śnieżka nie rozumiała, dlaczego uciekli, ale była bardzo szczęśliwa, że flet zadziałał. Myślę, że to ich zatrzyma na chwilę. Chodźmy stąd! Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków opuścili jaskinię i poszli ścieżką do zamku. Siedmiu krasnoludków było bardzo zadowolonych, że znów są w zamku. Moja księżniczko! Opuściliśmy zamek, żebyśmy mogli przynieść ci mały prezent. Ten wyjątkowy kwiat rośnie tylko w ogrodzie naszego domu i chcieliśmy go przynieść. Taki piękny kwiat! Dziękuję, ale narażacie na to swoje życie. Następnym razem nie wychodźcie z zamku bez uprzedzenia, dobrze? Ponieważ Hela jest na wolności, musimy pilnować się wzajemnie. Tymczasem Hela i Dunkow w końcu przestali słyszeć magiczny flet. Skąd miałam wiedzieć, że flet jest tak potężny? Dźwięk fletu był zły, wasza wysokość, ale piosenka, którą grała, była piękna. Zamknij się, Dunkow!
flet, który wróżka dała królewnie Śnieżce, był właściwie fletem wykonanym z pieśni przyjaźni i dobroci. I może pokonać zaklęcie zła, ponieważ królewna Śnieżka i 7 krasnoludków od dawna są dobrymi przyjaciółmi, a ci, którzy są złymi przyjaciółmi, nienawidzą słuchać dźwięku fletu, ponieważ nigdy nie zrozumieli, co oznacza miłość i przyjaźń. Pewnego razu na szczycie bardzo wysokiej góry żyła sobie zła królowa o imieniu Hella. Hella zawsze chciała być najpiękniejsza na świecie, ale królewna Śnieżka, która żyła we wspaniałym zamku, była od niej piękniejsza. Tunkow? Co ty znów jesz? Moja królowo, jem stek oblany sosem. Zechciałabyś kawałek? Nie, muszę uważać na to, co jem. Ale to jest najlepszy stek na świecie, moja królowo. Och, Tunkow, idź sobie jeść swój stek. Zostaw mnie samą z tą małą nimfą. Tunkow poszedł do rogu jaskini i dalej z przyjemnością jadł swój stek. Mała nimfo, co się stanie, jeśli nie będziesz mogła dziś polecieć do nieba? Mała nimfa ze strachem trzepotała skrzydłami w klatce. Światło pełni księżyca gaśnie, nieprawdaż? Więc co się stanie, jeśli w nocy nie będzie światła na niebie? Ciemność! Hella planowała uwięzić nimfę w swojej jaskini i zgasić światło księżyca. Tak, aby mogła wykonać swoje złowieszcze plany, nie będąc przez nikogo widzianą. Tymczasem najlepsi przyjaciele Śnieżki, 7 krasnoludków, wychodzili z kopalni, gdzie pracowali cały dzień i szli przez las w kierunku zamku. Mędrku, czy zawsze robiło się tak ciemno, kiedy wracaliśmy do zamku? Tak jakby... To już czas na spanie? Niebo było tak ciemne, że krasnoludki nawet się nie widziały. Mędrek zdał sobie sprawę, że nie widać było nawet księżyca i gwiazd na niebie. Coś jest nie tak. Światło pełnego księżyca zgasło. To wyjaśnia, dlaczego niebo jest takie ciemne, chłopcy. Ale dlaczego światło księżyca zgasło? Jedna z leśnych nimf musi mieć kłopoty. Księżyc w pełni traci światło, jeśli tak się stanie. Musimy natychmiast wracać do zamku. Chodźmy! Krasnoludki użyły swoich górniczych lamp, aby oświetlić sobie drogę do zamku. Tymczasem królewna Śnieżka i książę Antoine obserwowali wszystko z zamkowego balkonu. Dziś jest o wiele ciemniej niż zazwyczaj. A 7 krasnoludków nie wróciło. A co jeśli się zgubią w ciemności? Nagle książę Antoine zauważył światło latarek między drzewami. Spójrz na te światło, moja księżniczko. Czy to może być 7 krasnoludków? Och tak, tak, to muszą być oni. Królewna Śnieżka wyszła ich spotkać przed zamkiem. Kochane krasnoludki, jest tak ciemno. Jak znaleźliście drogę? Jesteśmy górnikami, moja księżniczko. Pracujemy pod ziemią. Nasze lampy wskazują drogę.
ale mamy złe wieści, nasza królewno. Nimfa, która daje światło pełni księżyca, musi być w niebezpieczeństwie, ponieważ żadna noc nigdy nie była tak ciemna. Nimfa, która pomogła mi w lesie? Czy to może być ona? Może potrzebować naszej pomocy? Musimy to sprawdzić. Królewna Śnieżka zaczęła biec w kierunku najstarszego i najciemniejszego pokoju na zamku, gdzie trzymali złe magiczne lustro Heli, które zawsze mówiło prawdę. Lustereczko, powiedz przecię, co się dzieje z leśną nimfą? Magiczne lustro pokazało jej, że nimfa została uwięziona w klatce. Znam to miejsce, w którym stoi klatka. Jaskinia Heli. Królewna Śnieżka wsiadła na konia i ruszyła z wielką odwagą, by uratować nimfę, nieświadoma tego, co może się stać. Dalej, Śnieżko, dasz radę. Nie bój się ciemności. Dalej, Prego. Prego nie zrobił tego, o co go prosiła. Co się stało, Prego? Boisz się? Prego się nie ruszył, bo stał przed nim Gabcio. Gabcio, co ty tu robisz? Nie chciałem zostawiać cię samej, moja królowo. Zobacz, wziąłem dla ciebie lampę. Królewna Śnieżka zabrała ze sobą Gabcia i wyruszyli w drogę. Więc taka jesteś odważna, Śnieżko? Zobaczysz! Hella zaczęła wypowiadać magiczne zaklęcia do szklanej kuli. Tymczasem Gabcio i Królewna Śnieżka, którzy jechali na koniu, zaczęli słyszeć dziwne odgłosy. A, co to za hałas, księżniczko? Dźwięki, które słyszeli, dochodziły z korzenia bluszczu kontrolowanego przez magię Heli. Nagle korzenie zaczęły owijać Gabcia i Śnieżkę mnóstwem gałęzi bluszczu. Ale Prego szybko się wycofał i uwolnił się w ostatniej chwili. Pomocy! Prego wypatrzył korzenie bluszczu swoim sokolim wzrokiem. Po kilkukrotnym uderzeniu podkową w ziemię, zaczął galopować w kierunku korzeni. W końcu nadepnął na magiczny korzeń bluszczu. W tym momencie magia przestała kontrolować bluszcz i gałęzie zaczęły się cofać. Śnieżka i Gabcio zostali uwolnieni. Dziękuję, Prego. Jesteś niesamowity. Ruszajmy, Gabciu. Jedźmy uratować nimfę. Hella stała naprzeciwko czarnego lustra z Dunkowem. Śnieżka nigdy nie uwolni się z tego bluszczu, Dunkow. Jutro to ja znów będę najpiękniejsza na świecie. Tak, moja królowo. Twoje magiczne winorośle na pewno ją już zniszczyły. Królewna Śnieżka i Gabcio w końcu dotarli do jaskini Heli. Potajemnie weszli do środka, nie wydając żadnego dźwięku, i zobaczyli w rogu klatkę. Gabcio, zostań tutaj i nie wydawaj żadnych dźwięków. Śnieżka małymi kroczkami podeszła do klatki, tak aby Hella i Dunkow jej nie zauważyli. A następnie podniosła przykrycie i otwarła klatkę. Nimfa wyleciała z klatki i po cichu wylądowała na ramieniu Królewny Śnieżki. Królewna powoli wróciła do Gabcia. Ale kiedy już mieli wyjść z jaskini, Gabcio nagle potknął się o kamień i upadł. Cisza w jaskini została przerwana. Co to za hałas? Jaki hałas, moja królowo? Zauważyli nas! Biegnij!
pani Gabcio! Hella widziała, jak królewna Śnieżka i Gabcio wybiegają z jaskini. Śnieżka? Jak udało ci się uwolnić z bluszczu? Wtedy zobaczyła, że klatka jest pusta. Nie! Zabrali też nimfę! Dunkow, biegnij i złap ich! Mimo, że Dunkow biegł za nimi, nie był w stanie ich złapać. Tymczasem Śnieżka, nimfa i Gabcio dotarli do Krego i zaczęli oddalać się od jaskini. Nie, nie, nie! Znów to samo! Znów przegraliśmy! Muszę być najpiękniejszą kobietą na świecie! Królewna Śnieżka zatrzymała konia Prego wśród drzew. Teraz jesteś wolna, leśna nimfo. Leć i zapal nasz księżyc w pełni. Nimfa poleciała do nieba z dłoni Śnieżki. Gdy nimfa zatrzepotała skrzydłami, gwiazdy znów zaczęły świecić i wreszcie księżyc w pełni zaczął odbijać swoje światło w noc. Niebo znów błyszczy. Wróćmy więc do naszego zamku. Więc pozwól mi teraz wyłączyć lampę, moja królewno. Kiedy królewna Śnieżka i Gabcio przybyli do zamku, wraz z innymi krasnoludkami i księciem patrzyli na gwiazdy na niebie i złożyli życzenia. W końcu życzenia dobrych i serdecznych ludzi spełniają się prędzej czy później. Dawno, dawno temu, w bardzo odległej krainie żyła piękna królewna o imieniu Śnieżka. Pewnego dnia królewna Śnieżka wyruszyła w podróż na swoim mądrym koniu Prego. Kiedy Prego się zmęczył, zatrzymał się pod drzewem, aby odpocząć. W tym czasie Śnieżka zauważyła poziomki w pobliżu i pobiegła je zebrać. Te poziomki są tak smaczne, że mogłabym zjeść 5 garści naraz, Prego. Królewna dała trochę poziomek Prego, a on je zjadł. Był bardzo głodny po długiej podróży. Potem kontynuowali swoją wycieczkę. W innej części lasu spacerowała Hella, która zazdrościła Śnieżce jej urody. Oczywiście wraz z nią był jej niezdarny pomocnik Dunko. Wasza wysokość, moja królowo. Mamy sezon poziomek. Zobacz, nazbierałem ci trochę. Zdziwisz mnie, jak zrobisz coś dobrze, Dunkow. Hella zbierała składniki w lesie do swoich nowych zaklęć. I troszkę tego krzewu. Dobrze. A psik! Moja królowo, dlaczego kicham? A psik! Ha, bo to kichający krzew, Dunkow. Ha, ha, ha. Hella osłoniła się przed kichającym krzewem pstryknięciem palca. Ale Dunkow kichał cały czas. A psik! W międzyczasie coś lśniącego przykuło ich uwagę. Dunkow, nie ruszaj się. Idę się przyjrzeć, co tak mocno lśni tam w lesie. Kiedy Hella powoli zbliżała się do lśniącego obiektu, królewna Śnieżka również zobaczyła blask w lesie. Prego, poczekaj tu. Sprawdzę, co się tak dziwnie błyszczy. Nos Prego zaczął wyczuwać dziwne, nieprzyjemne zapachy dookoła.
chciał zatrzymać Śnieżkę. Nie martw się, Prego, nic mi się nie stanie, tylko sprawdzę. Z jednej strony Śnieżka, a z drugiej zła Hella ostrożnie podchodziły. Jak się zbliżały, zdały sobie sprawę, że to złota korona tak lśni. Złota korona! Ha? Królewna Śnieżka? Hella? Hella zareagowała szybciej i ukradła koronę. To moja korona, okej? Jest moja. Nikt mi jej nie odbierze. Nie, to królewska korona. Tylko prawdziwa księżniczka może ją nosić. Co to za głupia zasada? Hella to zlekceważyła i założyła koronę na swoją głowę. Ale nic się nie zmieniło. Korona nawet jej nie pasowała. Cóż, to nam udowadnia, że to prosta, zwykła korona. Wasza wysokość, to dlatego, że nie jesteś prawdziwą księżniczką. Co? Co powiedziałeś? To złota zasada księgi księżniczek. Tylko prawdziwa księżniczka może użyć mocy korony. Cóż, w takim przypadku zatrzymuję koronę i nigdy nie oddam ci jej mocy, Śnieżko. Hella zabrała koronę i zaczęła się oddalać. Biedna Śnieżka nie mogła wytrzymać i zawładnęła nią ciekawość, więc zawołała Hellę. Czekaj, jeśli dasz mi koronę, zdradzę ci tajemnicę mojego piękna. Co? Niemożliwe. Naprawdę, Prego, ja nigdy nie kłamię, prawda? Hella bardzo pragnęła poznać sekret piękna Śnieżki za wszelką cenę. Dobra, księżniczko. Ale odebranie korony nie będzie proste. Za pomocą małego magicznego lusterka Hella wyczarowała 3 identyczne pudełka. Schowała koronę w jednym z tych pudełek i zaczęła nimi obracać lusterkiem, aby je pomieszać. Masz 3 szanse, królewno Śnieżko. Jeśli nie znajdziesz korony w pudełku, zostanie ona ze mną na zawsze. Śnieżka uważnie obserwowała pudełka i wybrała jedno. Ale to nie było to pudełko. Źle! Korona była tutaj. Masz jeszcze 2 szanse, księżniczko. Pudełka znów zaczęły się szybko mieszać. Tym razem Śnieżka dokładnie śledziła pudełko z koroną. Wybrała pudełko, kiedy się zatrzymały. Ale znów się myliła. Korona była tutaj! Teraz twoja ostatnia szansa, Śnieżko. Musimy być bardziej ostrożni. Prego, ty też patrz. Hella schowała koronę do pudełka i znów zaczęła mieszać lusterkiem. Śnieżka i Prego ostrożnie patrzyli na pudełka. W końcu wskazali to samo pudło i znaleźli koronę. Nie! Niemożliwe! Nie! Znaleźliśmy ją! Teraz możesz oddać koronę w dobre ręce! Moje, Hella! Nie! Nie oddam jej! Nie! Pierwsza ją znalazłam, jest moja! Hella rzuciła kichającym krzewem w Śnieżkę.
dobrego wyskoczył przed księżniczkę, aby ją uratować i złapał krzew swoim pyskiem. I od razu zaczął kichać. Prego, musisz zjeść trochę poziomek. Na pewno ci pomogą. Rozglądając się, Prego zauważył poziomki w dłoni Dunkowa. Więc szybko pobiegł w jego stronę i zjadł jego poziomki. A psi! One były dobre na kichanie? Psi! Musisz dotrzymać słowa, Hella, inaczej nigdy ci nie zdradzą sekretu mojego piękna. Hella przypomniała sobie, jak bardzo pragnie poznać sekret piękna Śnieżki i w końcu zgodziła się oddać jej koronę. Nawet mi się nie podobała i nie ma żadnej mocy. Zabierz ją. Proszę, Śnieżko, powiedz mi, jak ty to robisz, że jesteś taka piękna? Co jesz? Czarne błoto? Nakładasz drzem z liści na twarz? Jak to robisz? Jak? Śnieżka, patrząc na Helę z całym swoim pięknem, wytłumaczyła jej, na czym polega jej piękno. To nic, co wymieniłaś. Sekret mojego piękna to moje dobre serce, Hella. Co? Dobre serce? Bzdura! Sekret mojego piękna leży w moim dobrym sercu, które jest pełne miłości dla ludzi, zwierząt i natury. Hella, uwierz mi. Śnieżka, mówiąc ostatnie słowa, wsiadła na Prego. Założyła koronę i stała się niewidzialna dzięki mocy korony. Odkryj dobroć w swoim sercu. Hella i Dunkow nie mogli uwierzyć własnym oczom. Królewska korona ma moc niewidzialności. Jak mam zdobyć dobre serce? Muszę znaleźć na to jakieś zaklęcie. Zejdź mi z drogi, Dunkow. Śnieżka powróciła do zamku z koroną na głowie. Odłożyła ją na specjalne miejsce. I udała się do księcia Antuana. A siedmiu krasnoludków przywitało ją z radością. Śnieżko, czy przyniosłaś nam poziomki? Wielka torba poziomek czeka na was w ogrodzie. Chodźmy. Chodźmy, jest super. Poziomki. Chodźmy. Uwielbiam poziomki. Poziomki. Chodźmy, je zjeść. Mogę się doczekać. Chodźmy. Nie mogę się doczekać. Chodźmy. Uwielbiam poziomki. Chodźmy, je zjeść. Ależ ty jesteś dobra i wspaniałomyślna, królewno Śnieżko. Każdy może być dobry, mój książę. Kiedy królewna Śnieżka i jej ukochani zajadali się poziomkami, zła Hella próbowała zmienić swoje serce dniami i nocami w swojej ciemnej jaskini. Jestem tak blisko! Może tym razem się uda? Niestety, nigdy nie zrozumiała, że czary nie są w stanie zastąpić szczerej przyjaźni i dobroci wobec innych. Dawno, dawno temu żyła sobie piękna dziewczyna o imieniu Śnieżka. Królewna Śnieżka uwielbiała spacerować po lesie ze swoim koniem Prego, zbierać kwiaty i śpiewać. Protect me here. Their tiny hearts are now full of hope. Good little hearts will win again. A siedmiu krasnoludków mieszkających z nią w zamku zawsze ją wspierało. Tak naprawdę zrobiliby wszystko, żeby ją rozbawić.
Oto jestem, wesołek! Hops, 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 aha, hops! I druga ręka, hops, 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 teraz jedną ręką, hops, 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 tada! Ojej, oj, oj. Świetnie, wesołku! Jesteś bardzo zdolny! Bum, 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 bumerang! Mędrek? Myślisz, że to, co widzisz, to chusteczka, moja królewno. Ale tak naprawdę to jest biały gołąb! Tadam! Jesteś wspaniały, mędrku! Gburek, Nieśmiałek, Gabcio i Śpioszek. Uj, uj, uj. O, 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 o. Trzymajcie się. O, okej. Okay. O. Wow! Niewiarygodne! Nie dam rady was unieść! Możemy się przewrócić w każdej chwili! Jesteście za ciężcy! Dłużej nie dam rady! Myślę, że zapadam w sen. Brawo! Zawsze potraficie mnie rozśmieszyć, moje 7 krasnoludków! Jesteś naszą ukochaną królewną, Śnieżko! Podczas gdy królewna Śnieżka bawiła się z krasnoludkami, Gabcio dyskretnie się oddalił. Szedł długim korytarzem zamku. Może nie jestem księżniczką, ale naprawdę chcę użyć mocy niewidzialności. Podczas gdy Gabcio szedł powoli do komnaty, w której była królewska korona, Hella, która mieszkała w swojej jaskini głęboko w lesie, podstępnie obserwowała zamkowe życie przez swoją szklaną kulę. Dlaczego oni się tak dobrze bawią? Dunkow! Tak, moja królowo? Zabaw mnie. Mam dla ciebie wspaniały żart, moja królowo. Tak, było sobie 3 mężczyzn. Chłop, szlachcic i mieszczanin. Jeden z nich miał dużą stopę, jeden średnią, a jeden miał bardzo małą stopę. I poszli do szewca i... Przestań! Nie kazałam ci, żebyś mnie uśpił. Powiedziałam, zabaw mnie. Ale nie słyszałaś końca. To bardzo zabawne, moja królowo. Zejdź mi z oczu, Dunkow. Okej. Hella znów zajrzała w szklaną kulę, a jej oczy zabłyszczały, gdy zobaczyła, że Gabcio wziął królewską koronę. Królewska korona! Co ten krasnolud tam robi? Gabcio potajemnie założył królewską koronę i nagle stał się niewidzialny. Ale sam nie zdawał sobie z tego sprawy. Więc gdzie jest moc niewidzialności? Nic się nie zmieniło, tak jakby. Patrząc na to, co się stało, Hella była tak zaskoczona, że zaczęła mówić do siebie. Ale pamiętam, że tylko księżniczki mogły korzystać z tej mocy. Ale wygląda na to, że krasnoludki też mogą używać niewidzialności. Po chwili Gabcio pomyślał, że korona jest bezużyteczna i próbował ją zdjąć. Jednak królewska korona utknęła na jego głowie. O nie! I... auć! Nie mogę tego zdjąć! O nie! Kiedy Hella zdała sobie sprawę, że Gabcio stał się niewidzialny, wpadła na pewien pomysł. Jeśli nie mogę uczynić mojego serca wspanialszym od królewny Śnieżki i zniszczyć jej piękna, zamienię się w krasnoludka i wezmę koronę. Będę wtedy niewidzialna! Ty... moja królowa, krasnoludkiem, będziesz? Znów świetny pomysł, prawda, Dunkow?
Gabcio poszedł poprosić inne krasnoludki o pomoc w zdjęciu królewskiej korony. Ej, korona utknęła na mojej głowie! Pomocy, nieśmiałku, śpioszku, mędrku, hej! Nie widzieli mnie? Nie. Korona działa. Co ja teraz zrobię? Zostanę niewidzialny na zawsze. Nie widzę Gabcia. Gdzie on mógł się podziać? Przed chwilą tu był, moja królewno. Czy to latający kielich? Czy mam przewidzenia? Ktoś zdjął mi kapelusz. O, mój też ktoś zdjął. Gabcio próbował pokazać swoim przyjaciołom, że jest z nimi w sali zamkowej. Ale krasnoludki i Śnieżka przestraszyli się jeszcze bardziej, ponieważ nie wiedzieli, co się dzieje. Dzieją się tu niebezpieczne rzeczy. Musimy znaleźć Gabcia. Mogło mu się przytrafić coś złego. Krasnoludki i królewna Śnieżka opuścili salę zamkową. A niewidzialny Gabcio podążał za nimi. Zaczekajcie! Nie idźcie! Jestem tutaj! Księżniczka i pozostałe krasnoludki weszli do zamkowego ogrodu i zaczęli szukać Gabcia. Gabcio! Gabcia na pewno nie ma w zamku, królewno. Szukałem go wszędzie. Gabcio podążał za nimi. I też wszedł do zamkowego ogrodu. W tym momencie nieśmiałek zauważył, że kosz jabłek leci wprost na niego. Spójrzcie. O nie! Latający kosz jabłek! Nie mogę uwierzyć własnym oczom. O, teraz naprawdę się boję. Nie wiem, co się tutaj dzieje, ale jeśli w pobliżu jest jakieś złe zaklęcie, musimy się go szybko pozbyć, moje krasnoludki. Kiedy Gabcio zobaczył, jak bardzo Śnieżka i krasnoludki były wystraszeni, wpadł na pomysł. Wziął patyk z ziemi. Patyk! Patyk nas atakuje! Uciekajmy! I zaczął opowiadać to, co mu się przydarzyło, rysując po ziemi. Zaczekajcie! Nie odchodźcie! Patyk próbuje nam coś powiedzieć! Rysując po ziemi, Gabcio wyjaśnił, że korona utknęła mu na głowie i nie można jej zdjąć. Podczas gdy pozostałe krasnoludki patrzyły z wielkim zakłopotaniem na linię na ziemi, królewna Śnieżka w końcu zrozumiała, co się wydarzyło. To Gabcio! Królewska korona utknęła na głowie Gabcia, dlatego jest niewidzialny! Nie ruszaj się z miejsca, w którym jesteś. Wiem, że nas słyszysz. Uratujemy cię. Gotowi? Na trzy. Raz, dwa, trzy. Gabcio z pomocą swoich przyjaciół w końcu zdjął koronę ze swojej głowy i znów można go było zobaczyć. Tak, byłem cały czas koło was, ale nie mogliście mnie zobaczyć ani usłyszeć. Niech pomyślę. To może dlatego, że byłeś niewidzialny. A tak w ogóle, czy moc niewidzialności nie jest tylko dla księżniczek, Śnieżko? Śnieżka dowiedziała się tego dzięki Gabciowi. Krasnoludki, jak i księżniczki mogą korzystać z mocy niewidzialności. Ale nic nie wiedzieli o Heli, która wiedziała o tym dużo wcześniej. Jeśli nie mogę mieć dobrego serca, to zamienię się w krasnoludka i ukradnę koronę. Nikt mnie nie powstrzyma, Dunkow. Jest jeszcze wiele tajemnic w tej krainie. Źli ludzie wykorzystują to, czego się nauczyli w nikczemny sposób.
lecz Śnieżka, jak inni dobrzy ludzie, będą czynić dobro dzięki swojej wiedzy. To, czego się nauczyliśmy, będzie przydatne tylko wtedy, gdy będziemy czynić dobro.